dyrektora administracyjnego, specjalistę do spraw administracyjnych, programistę i administratora sieci poszukuje obecnie Polska Grupa Zbrojeniowa. Zatrudnieni będą pracowali w nowej siedzibie PGZ, czyli w Radom Office Park, który mieści się przy ulicy Malczewskiego. Ogłoszenia o naborze, zatem także informacje o terminach i wymaganych dokumentach znajdują się na stronie internetowej Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Jak informowaliśmy, PGZ zapowiadała zatrudnienie w mieście docelowo około 100 osób. W biurowcu przy ulicy Malczewskiego znaleźć pracę mają nie tylko specjaliści do spraw administracji i IT, ale też osoby mające wiedzę z zakresu księgowości, zarządzania produkcją i marketingowcy. W nowej siedzibie znajdą się także biura zarządu i rady nadzorczej spółki. Obecnie w grupie skonsolidowanych jest 30 spółek, które w sumie zatrudniają 19 tysięcy osób. Grupa ma na celu konsolidację spółek z przemysłu obronnego, umożliwienie im rozwoju, a tym samym zwiększenie ich konkurencyjności na rynkach międzynarodowych.